Czy słońce faktycznie negatywnie wpływa na nasze zdrowie i je rujnuje? Czy może jednak to inne czynniki, które dominują w XXI wieku, sprawiają, że słońce wypada na tego złego gracza? O tym właśnie pogadamy z moim dzisiejszym gościem, także zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Cześć, ja nazywam się Mateusz Ostręga, jestem dietetykiem, założycielem pierwszego w Polsce Keto Centrum, a więc centrum dietetycznego, w którym specjalizujemy się w pomaganiu innym za pomocą diety keto oraz niskowęglowodanowego stylu życia. I zapraszam Cię na materiał, w którym wraz z moim gościem Sebastianem Kielichowskim, który jest specjalistą od spraw wpływu światła na nasze zdrowie oraz założycielem marki iShield, rozmawialiśmy o tematach, które są bardzo na czasie dzisiaj, czyli o tym, jak słońce faktycznie wpływa na nasze zdrowie i czy słońce rujnuje nasze zdrowie, powodując starzenie skóry, powstawanie nowotworów, czy też niszcząc nasz wzrok. Nie przedłużam i zapraszam Cię do oglądania. Cześć Sebastian. Cześć Mateusz. Cieszę się bardzo, że się dzisiaj widzimy i możemy pogadać o mega istotnym temacie, który jest bardzo na czasie i którym Ty się ostatnio mocno zajmujesz na swoich social mediach, czyli o temacie wpływu słońca na człowieka latem i tego, czy powinniśmy tego słońca bardzo mocno unikać. Ja jak w zeszłym tygodniu dałem na mój kanał film odnośnie wpływu tłuszczów rafinowanych roślinnych na zdrowie człowieka, to na koniec zagaiłem, że porozmawiamy też o właśnie sobie o wpływie spożycia tłuszczów roślinnych na zdrowie skóry i ogólnie zdrowie człowieka w kontekście słońca i że właśnie pojawi się w tym tygodniu rozmowa na ten temat. Wiele osób bardzo na nią czeka, także mega się cieszę, że wpadłeś i będziemy mogli te tematy poruszyć. Mateusz, rozmowa z Tobą to przyjemność, więc możemy zaczynać. Słuchaj Sebastian, powiedz mi jak to jest, że tak naprawdę w telewizji, w mediach, w internecie wszędzie można natrafić na informacje, które bardzo skrupulatnie ostrzegają nas przed korzystaniem ze słońca. Ja nawet widziałem ostatnio takie propozycje, żeby ubierać takie maski specjalne, które mają nawet twarz osłonić od słońca, bo smarowanie twarzy kremem z filtrem UV to już niewystarczająca sprawa. Mnie to trochę zastanawia, bo nie wiem, co się zmieniło w ostatnich latach. To znaczy, gdzieś tam jak byłem mały, to pamiętam, że była jakaś dziura ozonowa, która niby przeciekała i to ona miała powodować te problemy. Teraz się o dziurze ozonowej za bardzo już nie mówi, ale jakby wpływ UV na nas jest chyba coraz gorszy, więc jak to wygląda z Twojej perspektywy? No ale też widzę właśnie doniesienia w mediach, czy chociażby ludzie mi wysyłają odcinki z Dzień Dobry TVN, gdzie eksperci mówią, że powinniśmy smarować się kremem z filtrem codziennie, nawet zimą i powinniśmy reaplikować ten krem z filtrem co 2-3 godziny. Dla mnie to jest debilizm z tego powodu, że jakbyśmy zobaczyli na statystyki, to tak naprawdę im ludzie mniej czasu spędzają na zewnątrz, a więcej w zamkniętych pomieszczeniach, im więcej stosują kremów z filtrem, tym tak naprawdę ryzyko raka skóry rośnie. Nawet nie tylko raka skóry, ale nowotworów wszelkiego typu. I nawet chyba z tego co pamiętam, jedno badanie pokazało, że badanie ze Szwecji pokazało, że ogólnie śmiertelność na wszystko rośnie, jeżeli nie wystawiasz się na słońce. No więc dla mnie obecny trend, który mówi, że by blokować światło i te teksty właśnie specjalistów, dermatologów, że jeżeli opaliłeś się, to znaczy, że twoja skóra przegrała, to jest po prostu debilizm, bo tego inaczej się nie da nazwać. I ja robiłem research i starałem się znaleźć badanie potwierdzające, że światło UV powoduje nowotwory. Właśnie ten czerniaka skóry chociażby, nie? I wyobraź sobie, Mateusz, że nie ma takich badań, albo, no nie wiem, ja na nie nie trafiłem, ale też pytałem dermatologów, oni nie byli w stanie mi ich wysłać, więc generalnie rzucam wyzwanie tutaj w eter, żebyście mi, drodzy dermatolodzy, lekarze, znaleźli takie badania, które jednoznacznie potwierdzają, że światło UV powoduje raka skóry, bo były badania, ale to były badania epidemiologiczne na takiej zasadzie, że znajdowano pacjentów, którzy się już leczą na raka skóry w szpitalach i po prostu odpytywano ich na zasadzie ankiet. Czy w zeszłym roku wystawiał się pan na słońce?
I na podstawie tych właśnie ankiet listownych, telefonicznych, ludzie, badacze wyciągnęli taki wniosek, że UV, że zwiększona ekspozycja na słońce, na UV, powoduje raka skóry. Ale nie było żadnych takich badań, a przeszperałem bardzo dużo, jeżeli chodzi o PubMed, jeżeli chodzi o ResearchGate. Nie byłem w stanie dotrzeć do badań, które pokazują, które były przeprowadzone w taki sposób, że zebrano jakąś grupę badawczą, wystawiano ich na słońce i badacze byli przy tym i widzieli, że oni byli wystawiani na słońce bez kremów z filtrem, bez chociażby okularów blokujących światło niebieskie, bez okularów przeciwsłonecznych, że badacze kontrolowali to, co jedzą ci ludzie, czyli że to nie był tylko taki aspekt jednostronny, że słońce, ale patrzyli też, czy ludzie nie mają założonych okularów przeciwsłonecznych, które jednak zaburzają rytm dobowy, czy ludzie unikają jedzenia tłuszczów, olejów z nasion typu olej rzepakowy, olej słonecznikowy, margaryna, bo właśnie te tłuszcze przeszkadzają w syntezie melaniny w skórze. No bo generalnie, naturalnie to powinno być tak, że jak wychodzisz na słońce, światło naturalne trafia do twojego oka, bo i tutaj jest zlokalizowany w jądrze nadskrzyżowaniowym tak zwany centralny zegar rytmu dobowego, więc potem idzie sygnał do tkanek peryferyjnych, czyli do skóry, że jesteś na słońcu i żeby skóra, na powierzchni skóry zaczęła się wydzielać melanina, która jest naturalnym kremem z filtrem. Zadaniem melaniny jest pochłonąć jak najwięcej światła UV i dysypować to światło w postaci ciepła. I to jest taki mechanizm obronny naszego organizmu, którego zadaniem jest właśnie nie doprowadzić do tego, żebyśmy się nadmiernie spalili. Bo to, że światło UV może powodować uszkodzenia DNA, ok, jest to faktycznie możliwe. Tak? Były takie badania, co prawda one też nie były jakieś idealne, ale załóżmy, że faktycznie tak jest. Ale już nikt nie mówi o tym, że światło czerwone i podczerwone jest w stanie naprawić te właśnie DNA po ekspozycji na UV. No i teraz przyjrzyjmy się procentowemu udziałowi różnych barw w słońcu. Okazuje się, że UV stanowi między 3 a 5% światła, jakie emituje słońce, a podczerwień, światło czerwone, ponad 50%. I co? I wiesz, we wszystkich badaniach w mediach mówi się, że UV jest szkodliwe, a nie mówi się o tym, że 50% światła, jakie daje słońce naturalnie, to jest tak naprawdę ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez UV. Więc i to jest dla mnie niezrozumiałe, że o tym jest cisza, jakby tego tematu w ogóle nie było, nie? Mało tego, skoro światło podczerwone i czerwone łagodzi uszkodzenia DNA związane z UV, to dlaczego kremy z filtrem blokują podczerwień również? Sebastian, powiedz mi, bo zastanawia mnie w tym kontekście jedna rzecz, czy to faktycznie jest tak, że UV nie ma żadnego znaczenia, czy może jest tak, że ma znaczenie, kiedy nasza dieta jest nieodpowiednia. Znaczy, wiesz, powiedziałeś właśnie o tym, że te badania są głównie epidemiologiczne. Natomiast gdyby były badania kontrolowane, to pytanie, czy jeżeli uczeni nie wzięliby pod uwagę diety ludzi, a wiemy, jak większość diet dzisiaj, większości osób wygląda, to jest możliwość, że wyniki i tak wyszłyby bardzo na niekorzyść słońca. Myślę, że jest to prawdopodobne, tak. I z czego to wynika? Jakbyś mógł to bardziej opisać, nie? Bo ja wiem, że w dużej mierze chodzi o to, co jemy, w dużej mierze o to, jakie tłuszcze są w naszej diecie, ale fajnie, jakbyś to szerzej wyjaśnił. Tak, przede wszystkim chodzi o to, jakie tłuszcze są w naszej diecie. Bo jeżeli wprowadzamy do naszego ciała tłuszcze właśnie z nasion, typu olej rzepakowy, olej słonecznikowy, czy chociażby tłuszcze przetworzone typu margaryna, no to jeżeli one znajdują się w naszej diecie, to one wpływają na wytwarzanie melaniny. Czyli nasz organizm, umiejętność, zdolność naszego organizmu do syntezy melaniny spada. I od tego się wszystko zaczyna, ponieważ jeżeli nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć skutecznie melaniny na powierzchni skóry, a melanina ma być naszym takim naturalnym mechanizmem ochronnym przeciwko UV, no to nagle UV, które jest dosyć
które jest takim światłem od dosyć dużej mocy, no to ma drogę wolną, tak, jeżeli chodzi o penetrację naszej skóry. I faktycznie, moim zdaniem, może dojść do tych uszkodzeń, nawet i DNA, jeżeli ktoś leży plackiem 10 godzin na słońcu. Nie? Natomiast jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna, czyli właśnie te okulary przeciwsłoneczne, bo jeżeli my właśnie w naszej diecie jest dużo tłuszczów z nasion, które wbudowują się w błony komórkowe i one je usztywniają, tak? Sprawiają, że mniej melaniny ludzki organizm jest w stanie wytwarzać. Do tego dołożymy okulary przeciwsłoneczne, czyli nagle też ta produkcja melaniny, jeżeli chodzi o rytm dobowy, jest zakłócona, bo nagle zegar centralny rytmu dobowego w jądrze nadskrzyżowaniowym daje błędną informację do skóry, że nie ma słońca, tak? No bo okulary przeciwsłoneczne blokują UV, więc jądra nadskrzyżowaniowego płynie sygnał do skóry, że nie ma słońca, nie wytwarzaj melaniny, tak? Więc ta produkcja melaniny w ogóle totalnie zwalnia, a melanina ma taką budowę pierścieni benzenowych. Pierścienie benzenowe mają właściwość pochłaniania UV. One po prostu absorbują UV i je rozpraszają, żeby po prostu to ciepło rozproszyć po organizmie. To jest mechanizm obronny. Więc nagle mamy no, dwutorowe zablokowanie tych mechanizmów obronnych naszego ciała. Więc myślę, że tak, jeżeli badacze nie wzięliby pod uwagę właśnie diety badanych oraz tego, czy używają okulary przeciwsłoneczne, czy nie, to mogłoby wyjść faktycznie, że UV jest bardzo szkodliwe. Ale znowuż też nie wiemy, no bo mamy światło czerwone i podczerwone, które ma właściwości regenerujące. Więc i druga rzecz jest taka jeszcze, że naturalnie to wszystko działa tak, że jeżeli my wystawilibyśmy się na słońce, powiedzmy w godzinach porannych, ponieważ zacznę może trochę od innej strony. Słońce jak wschodzi i przemieszcza się po nieboskłonie i zachodzi, to daje różne światło o różnej porze. I to nie jest tak, że słońce sobie wymyśla, że o 10 będzie emitowało takie światło, a o 12 takie. Chodzi po prostu o położenie, o nachylenie kątowe słońca do powierzchni Ziemi. Tak? Jeżeli nachylenie kątowe słońca do powierzchni Ziemi jest poniżej 30 stopni, to nie możemy wytwarzać witaminy D3, bo indeks UV jest mniejszy niż 3. Tak? No więc jeżeli jest rano, to słońce albo w ogóle nie emituje, albo w ogóle nie dociera do nas UV, albo dociera go na tyle mało, że światło podczerwone jest w stanie przygotować skórę na nadejście UV. Po prostu wtedy wydziela się coś takiego, co się nazywa, zerknę sobie do notatek tylko, histydyna. Jest to aromatyczny aminokwas, który właśnie zwiększa zdolność skóry do pochłaniania UV, szczególnie UVA, które się też zarzuca bardzo negatywne właściwości. No i to też chroni nas przed powstaniem rumienia na skórze. Więc jeżeli badacze nie kontrolowaliby tego, co badani jedzą, czy ubierają okulary przeciwsłoneczne i o której na to słońce wychodzą, tak, czy wychodzą, czy jeszcze mają ekspozycję o poranku, czy wiesz, wrzucają się o 12 na pełne słońce, to mogłyby wyjść zupełnie różne wyniki, moim zdaniem. Które świadczyłyby na niekorzyść słońca, jednocześnie niekoniecznie będąc rzeczywiście wynikiem wpływu słońca. Trochę mi to przypomina sytuację z mięsem, gdzie bardzo często w badaniach badane jest ogólne spożycie mięsa, gdzie kwalifikowane są na przykład burgery z McDonalda, no i przekłada się, że to jest przyczyna chorób serca czy chorób układu pokarmowego, takich jak nowotwory jelit. Ale zastanawia mnie, Sebastian, jeszcze jedna rzecz, mianowicie taka, czy ten krem blokujący UV, czy on jest dla nas neutralny, czy on jest dla nas niebezpieczny? Jak to faktycznie wygląda? Bo wiesz, na ten moment tej rozmowy mam taki wniosek, że skoro na pewno nie wiemy, nawet jeżeli ktoś nie ma w pełni dopiętej diety, to może sobie pomyśleć, okej, okay, to może dla mnie jednak lepiej będzie się mimo wszystko tym kremem posmarować, bo może nie jadę do końca odpowiednich tłuszczów i najbezpieczniej będzie, kiedy się tym kremem jednak wysmaruję, żeby losu nie kusić. Czy ten krem ma takie działanie neutralne, czy jednak postrzegasz, że ma działanie negatywne dla naszego zdrowia? Podam taki przykład, który może fajnie zobrazować działanie kremu z filtrem.
W Tajlandii teraz w parku narodowym zabroniono wchodzić do wody, jeżeli jest się posmarowanym kremem z filtrem, i są za to bardzo duże kary grzywne z tego powodu, że po prostu rafa koralowa wymarła tam przez substancje zawarte w kremach z filtrem. Więc i tą informację można znaleźć sobie na internecie. Są bardzo duże kary właśnie w Tajlandii. No po prostu rafa koralowa się nie regeneruje przez substancje zawarte w kremach z filtrem. No więc to może fajnie zobrazować, czy ta chemia, którą nakładamy na swoje ciało, jest obojętna, tak? Jakbyśmy zobaczyli składy kremów z filtrem, to tam nie ma dwóch, trzech pozycji, czterech, tak? Tylko tam są z 5, 6, 10 linijek różnych substancji, bardzo dziwnych, a tak naprawdę mogłyby być dosłownie 2-3 substancje, które są inhibitorami tyrozynazy, i one blokowałyby właśnie UV. No więc jeżeli mówimy o takiej sytuacji, że jest ktoś z typem skóry, taki, wiesz, bardzo, bardzo jasny typ skóry, bo od typu skóry też zależy wrażliwość na UV. Im jesteśmy bardziej, im mamy bardziej taki ciemny typ skóry, tym możemy dłużej przebywać na słońcu i nasza skóra nie będzie spalona, tak? To jest powód, dla którego mieszkańcy Afryki, czyli no czarnoskórzy, mogą bardzo długo przebywać na słońcu i dla ich skóry to jest nic. A jakby biały Europejczyk spędził tyle samo czasu na równiku co oni, no to prawdopodobnie byłby poparzony, więc typ skóry też ma znaczenie. Ale przyjmijmy taką sytuację, że ktoś ma taki bardzo biały typ skóry, je sobie co weekend frytki z McDonalda, smaży na rzepakowym, nie? Stosuje margarynę, a nie masło. No to jak taka osoba wyjdzie na słońce, jeszcze rozłoży się o 12, będzie miała okulary przeciwsłoneczne ubrane, to taka osoba nie wytrzyma nawet godziny na tym słońcu, bo zaraz jego skóra tej osoby będzie miała ten rumień czerwony, no i to będzie niewskazane. Ale moim zdaniem to jest trochę błędne myślenie, no bo jeżeli na przykład masz skręconą kostkę, to co, będziesz brał leki przeciwbólowe, żeby normalnie funkcjonować, czy może zajmiesz się rehabilitacją tej kostki, żeby ją wyleczyć, nie? Więc okej, my się możemy maskować ten nasz dramatyczny styl życia, to, że jemy syf i no, wystawiamy się na słońce o nieodpowiedniej porze i w okularach przeciwsłonecznych, posmarujemy się z kremem z filtrem, to będzie okej, tak? Nie spalimy się i uzyskamy ten efekt, że na wakacjach możemy dłużej przebywać na słońcu. Ale czy to jest ta optymalna droga do zdrowia? No moim zdaniem nie. Biorąc pod uwagę, że właśnie słońce daje nam tyle benefitów, to unikanie słońca no jest po prostu nierozsądne, tak? I też badania to pokazują, że im mniejsza ekspozycja na słońce długoterminowo, to narażamy się na konsekwencje zdrowotne, rośnie śmiertelność na każdą chorobę. Dobra, czy mógłbyś więcej o tych korzyściach ze słońca po prostu, bo wiesz, my sobie żyjemy trochę w bańce informacyjnej, dla ciebie to jest oczywistość, ale jestem pewny, że to nie są informacje, które pojawiają się w mainstreamie. Ja tam jak raz na jakiś czas jestem u rodziców czy u znajomych i leci telewizja, to raczej nie natrafiam na reklamy czy też materiały, które opowiadałyby o tym, jak cholernie dobry wpływ słońca ma na nasze zdrowie, i myślę sobie, że wiele osób dzisiaj o tym zapomniało. Myślę sobie, że propaganda raczej jest taka, że dużo się mówi o tym, jak słońce nam szkodzi, bardzo mało mówi się o tym, jakie właściwości pozytywne ma dla nas słońce, i w ostatecznym rozrachunku, w takiej głowie osoby, która, wiesz, coś tam się interesuje zdrowiem, ale nie jakoś bardzo mocno, to ostatecznie tworzy się taki obraz, w którym to słońce faktycznie jest po prostu złe, w którym jest szkodliwe. I czy mógłbyś trochę więcej o tym, jakie mamy faktycznie korzyści z tego, że regularnie wystawiamy się na naturalne światło? Jak najbardziej. Jeszcze jak odpowiem na to pytanie, to przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz odnośnie kremów z filtrem, i być może jest tak, że kremy z filtrem są ukrytą przyczyną depresji, ale do tym sobie przejdziemy dalej, bo jest tutaj pewne ciekawe połączenie, na które mało kto zwraca uwagę. Ale jeżeli chodzi o te prozdrowotne właściwości słońca, no to pierwszą oczywistą jest synteza witaminy D3, o której no
nie trzeba wymieniać ich korzyści zdrowotnych, no po prostu im mamy więcej witaminy D3, tym nasza odporność jest większa. Witamina D3 ma receptor w każdej części naszego ciała i potrzebujemy mieć jej jak najwięcej. No i żeby doszło do syntezy witaminy D3, to światło UVB musi dotrzeć do naszej skóry. I musimy mieć też odpowiednie ilości cholesterolu, tak? No bo cholesterol jest potrzebny do syntezy witaminy D3. Więc to jest kolejny przykład, dla którego sztuczne zbijanie cholesterolu jest nierozsądne. Kolejnym takim prozdrowotnym benefitem słońca jest to, że światło UV, które dotrze do naszej skóry, zwiększa produkcję tlenku azotu. A tlenek azotu ma właściwość rozszerzenia naczyń krwionośnych. Więc ludzie z nadciśnieniem mogą czerpać bardzo duże benefity z wystawiania się na słońce. Ponieważ im światło naczyń krwionośnych jest większe, no to żeby krew przeszła przez tą, powiedzmy, arterię, potrzebuje mniej siły, tak? No więc ciśnienie się zmniejsza. Jeżeli jesteśmy wysmarowani kremem z filtrem, no to nasza skóra nie wytwarza tlenku azotu. Kolejnym benefitem słońca jest to, że w oczach mamy coś takiego, co się nazywa aromatyczne aminokwasy. Jest jeden z większych zbiorników, tak? Bo w mózgu jeszcze mamy bardzo dużo aromatycznych aminokwasów, z których powstają neuroprzekaźniki, no ale w oczach również. I światło UV, które dotrze do naszych oczu, o ile oczywiście nie mamy założonych okularów przeciwsłonecznych, to wtedy na przykład z tryptofanu może zrobić dopaminę, może zrobić również serotoninę, tak? Czyli te hormony, neuroprzekaźniki odpowiedzialne za chęć do działania, za dobry nastrój. No więc nasz nastrój się wtedy automatycznie poprawia i to jest jedna z przyczyn, dlaczego my lubimy przebywać na słońcu, na plaży, dlaczego wtedy czujemy się dobrze. Kolejnym benefitem słońca, a dokładnie mówiąc UV, jest to, że wytwarza tak zwane POMC, POMC. I tutaj w dużym skrócie POMC działa tak, że znacznie przyspiesza rozkład stresu. Więc jeżeli my pracujemy w korpo i po prostu nasz kortyzol jest chronicznie podniesiony, żyjemy zestresowani, żyjemy w takim wyścigu z szczurów, to takie wakacje, tydzień, dwa tygodnie na plaży i naświetlanie się naturalnym światłem, tak bez okularów przeciwsłonecznych, bez kremu z filtrem, zadziała w ten sposób, że po prostu rozłożymy ten stres, wrócimy faktycznie wypoczęci i będziemy mieli większą tolerancję wtedy znowuż na ten wyścig szczurów. Jeżeli jesteśmy wysmarowani kremem z filtrem, synteza POMC oczywiście, Mateusz, nie zachodzi. Kolejnym benefitem generalnie słońca, teraz może pomówmy trochę o świetle czerwonym i podczerwonym. Jak sprawdzałem sobie przed naszą rozmową bazy danych, badań na temat światła właśnie czerwonego i podczerwonego, to jest ponad 7 tysięcy publikacji naukowych na temat regenerujących właściwości właśnie światła czerwonego i podczerwonego. I podczerwień i światło czerwone wpływa na wszystko. Regeneracja skóry, mikroflora jelitowa, produkcja energii w mitochondriach, gojenie ran, tarczyca. Nawet były takie badania przeprowadzone, gdzie z podwójną właśnie próbą ślepą, że grupę badanych osób z chorobami tarczycy podzielono na dwie grupy. W pierwszej grupie podawano selen, cynk, czyli te mikroelementy i oczywiście podawano im również hormony, a drugiej grupie podawano właśnie chyba hormony i naświetlano światłem czerwonym, czyli bez tych mikroelementów. I ci ludzie mieli znacznie lepsze potem wyniki tarczycy niż w grupie, której właśnie podawano te niezbędne mikroelementy, więc to też może pokazać, jak światło czerwone i podczerwone jest nam potrzebne. No i tych prozdrowotnych właściwości podczerwieni jest całe mnóstwo, no ponad 7 tysięcy badań naukowych. No a biorąc pod uwagę, że właśnie słońce ponad 50% emituje światło czerwone i podczerwone, no to wystawiając się na słońce, czerpiemy benefity właśnie te prozdrowotne, za które normalnie musielibyśmy zapłacić, chodząc na saunę na podczerwień albo naświetlając się takim specjalnym panelem.
Więc myślę, że tyle. Pewnie coś by się jeszcze znalazło, jeżeli chodzi o prozdrowotne właściwości słońca. No ale myślę, że to jest dosyć sporo argumentów, dla których warto się na to światło faktycznie wystawiać. Powiedz mi, zastanawiam się, jak mamy taką osobę, zresztą ja też miałem całe życie dosyć jasną skórę, teraz już się nie spiekam na raczka, na szczęście, bo masło w diecie robi swoje, ale wyobrażam sobie taką osobę, która po dzisiejszej rozmowie chciałaby zacząć zwiększać swoją ekspozycję na słońce, ale tak jak powiedziałeś, złym pomysłem jest po prostu wystawianie się, tak jak dzisiaj jest ponad 30 stopni, nagle wyjście o 12 z gołą klatą, prawda, z gołymi barkami i stanięcie na parę godzin na słońcu, więc w jaki sposób taka osoba, która dopiero będzie zaczynała zwiększoną ekspozycję na słońce, może to zrobić idealnie, żeby zwiększyć, jakby lepiej się do tego zaadaptować, tak? Żeby po jakimś czasie mogła wraz z czasem, zmieniając też swoją dietę, być na tym słońcu znacznie więcej czasu i czerpać z niego korzyści. No oczywiście w pierwszej kolejności dieta, w której nie będzie przetworzonych produktów i olejów z nasion, typu właśnie olej rzepakowy, słonecznikowy, margaryna. Zamiast margaryny oczywiście masło. No więc to jest jedna rzecz, którą taka osoba powinna wprowadzić. No a właśnie z rozmowy z profesor Cichosz na twoim kanale wiemy niestety, że takie tłuszcze z nasion potrafią nawet 600 dni rozkładać się z naszego organizmu, więc osoby, które nas słuchają, muszą mieć świadomość, że ta zmiana nie przyjdzie w tydzień czy w dwa tygodnie, tylko no nawet 600 dni, tak? To jest 2 lata. Więc no trzeba trochę poczekać, uzbroić się w cierpliwość, ale naprawdę warto, bo tak jak posłuchaliście o prozdrowotnych właściwościach słońca, no to warto te zmiany wprowadzać. Kolejną zmianą jest wystawianie się na słońce o poranku, o wschodzie słońca i o zachodzie słońca, bo wtedy jest największy udział światła czerwonego i podczerwonego, nie ma UV, więc po prostu regenerujemy naszą skórę, przygotowujemy ją na nadejście UV albo po okresie opalania, załóżmy, że jednak się opalaliśmy, to wystawienie się na słońce o zachodzie słońca jest jak właśnie taka maść na naszą spieczoną skórę. Ona pozwoli tej skórze szybciej wrócić do normalności, więc wystawianie się na wschód i na zachód słońca sprawi, że organizm będzie miał taką odporność na słońce, będzie można dłużej tolerować światło UV. Ja to nazywam właśnie słonecznym pazurem, więc możemy sobie taki słoneczny pazur wykształcać. Kolejną rzeczą jest nieużywanie okularów przeciwsłonecznych. Jak jesteśmy na plaży, no to nie używajmy okularów przeciwsłonecznych. Czapka z daszkiem albo taki kapelusz słomiany będzie w zupełności wystarczał, bo zasłoni słońce i nie będzie nas tak bardzo to słońce raziło, no a nie będziemy zakłócać rytmu dobowego i melanina będzie się wydzielać na naszej skórze. Kolejną rzeczą jest niestosowanie kremów z filtrem, które raz, że blokują całkowicie praktycznie syntezę witaminy D3. Oczywiście są badania, Mateusz, które mówią, że kremy z filtrem nie blokują wytwarzania witaminy D3, ale jakbyśmy się wgłębili w metodologię tych badań, to też są badania epidemiologiczne, niby na podwójnej próbie ślepej, no ale jak się okazuje, to właśnie jak ludzie wystawiali się na słońce przez cały rok, no to oni potem zgłaszali te wyniki. I nie wiemy na przykład, czy oni nie suplementowali witaminy D3 w tym czasie. Nie wiem, no nic nie wiemy tak naprawdę. Więc, a badania sprzed 2000 roku, z tego co pamiętam, 1996 bodajże, badanie pokazało jasno, że jeżeli krem z filtrem, nawet w tym badaniu był krem z filtrem 8 SPF8, czyli to jest, no wiesz, teraz polecają się stosować 50, nie? Więc 8 do 50 to jest no, bardzo mały kaliber. I nawet to badanie pokazało, że SPV8 blokuje w ponad 95%, o ile dobrze pamiętam, dotarcie UV do skóry i w takim samym procencie wytwarzanie witaminy D3, co jest tożsame, no przecież na logikę, jeżeli witamina D3 jest wytwarzana, z tego co pamiętam, ze światła długości 293 nanometry,
mogłem to przekręcić, bo nie pamiętam dokładnie, ale powiedzmy, że z takiego, no to skoro krem z filtrem blokuje dotarcie tego UV do skóry, to jak nagle w magiczny sposób ta witamina D3 ma się wytwarzać? No, więc z takich kwiatków jest więcej. Sebastian, jeżeli podrążę jeszcze chwilę ten temat tłuszczów roślinnych, bo na jednym z twoich materiałów, który na twoim Instagramie znalazłem, była też mowa o kwestii wbudowywania tych tłuszczów w strukturę skóry. I kiedy mamy więcej tłuszczów roślinnych, to bardziej zwierzęcych, to bardziej tłuszcze nasycone są wbudowane w naszą skórę i wtedy mamy mniejsze ryzyko oksydacji. Czy ja coś źle zrozumiałem, czy faktycznie tak jest? Tak, faktycznie tak jest. Też w literatura to pokazuje, że jeżeli mamy w strukturach naszej skóry więcej właśnie tłuszczów nienasyconych, tych roślinnych, to po prostu produkcja wolnych rodników i stanów zapalnych rośnie. I moim zdaniem przez to właśnie możemy doszukać się takich materiałów, takich informacji o szybszym fotostarzeniu się skóry. Jeżeli tłuszcze właśnie takie z nasion typu margaryna, tłuszcz rzepakowy, słonecznikowy wbudowują się w strukturę skóry i one je usztywniają. I jeżeli właśnie faktycznie, tak jak literatura mówi, wtedy jest większa produkcja wolnych rodników, dochodzi do większych uszkodzeń, no to jest logiczne, że wtedy mamy większą tendencję do tych zmian skórnych, tak? Poparzeń skóry, czy powodowania zmarszczek i tak dalej. Gdzie właśnie tłuszcze zwierzęce powodują, że skóra jest elastyczna, nawet jest fenomenalny ułój wołowy w postaci kosmetyku na skórę, który fajnie ujędrnia twarz, no wtedy skóra jest mniej podatna na właśnie przesuszenia i fotostarzenie. Powiem ci, że szczególnie po materiałach z profesor Cichosz, gdzie opowiadała, zresztą sama badała tłuszcze roślinne pod kątem tego, co tam się dzieje w momencie, kiedy one są poddane temperaturze czy też światłu. I biorąc pod uwagę to, co my wiemy, to naprawdę to dla mnie zaczęło być przerażające, kiedy uświadomiłem sobie, że tłuszcze, które jemy, wpływają na to, jak podatna na słońce staje się nasza skóra. I wszystkie badania, które mówią teraz o wpływie negatywnym słońca na starzenie się, czy na nawet powstawanie nowotworów, zacząłem się zastanawiać, na ile nawet gdyby takie badania dobre powstały, które nie kontrolują diety, mogą być wiarygodne w momencie, kiedy my wiemy, że od 100 lat około, może trochę ponad, tłuszcze roślinne, cały czas ich konsumpcja rośnie i one dominują w naszej diecie. I właśnie w ostatnim filmie pokazywałem taki wykres, gdzie pokazane jest, kiedy zaczęła rosnąć drastycznie konsumpcja kwasów tłuszczowych roślinnych, tak zwanych olejów z nasion, i kiedy zaczęła rosnąć wykrywalność chociażby właśnie nowotworów skóry. No i te wykresy się pięknie pokrywają. I zastanawiam się, na ile te wszystkie badania dzisiaj na temat wpływu słońca negatywnego na nasze zdrowie mogą być wiarygodne, dopóki nie weźmiemy dokładnie pod lupę żywienia osób badanych. Bo może się okazać, że osoby na diecie keto czy carnivore, które jedzą dużo więcej tłuszczów nasyconych, będą miały zupełnie inne wyniki niż osoby na dietach, które jedzą dużo tłuszczów roślinnych rekomendowanych dzisiaj przez ekspertów. Tak, w 100% zgoda. Tym bardziej, że właśnie badania mówiące o tym, że UV powoduje raka skóry, są badaniami epidemiologicznymi, które dowodzą ni mniej, ni więcej tylko tego, że jest korelacja między UV a właśnie nowotworami skóry, ale one nie mówią, nie są w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy to UV powoduje właśnie te nowotwory, tak? Bo wszystko naokoło jest nagle nieważne. Ważne jest tylko UV, tak? A teraz dobrze wiemy to, co powiedziałeś, tak? Czyli konsumpcja olejów z nasion z diety, pora wystawiania się na UV, czy mamy okulary przeciwsłoneczne, czy nie, czy używamy kremu z filtrem, czy nie, a kremy z filtrem zaburzają właśnie inhibitory, są inhibitorami tyrozynazy. I tutaj ciekawostka właśnie, o którą chciałem wcześniej też powiedzieć, że jest taki mechanizm właśnie przez tą inhibicję tyrozynazy, że stosowanie kremów z filtrem może wprowadzić w gorszy nastrój i powodować depresję. Przecież kiedy właśnie dochodzi do inhibicji tyrozynazy, no to blokujemy również POMC, tak? Blokujemy również alfa MSH, które również odpowiada za nasz nastrój. I ja nie mówię, że tak jest, tak? Ale jest to
ciekawe połączenie, które też widzę coraz częściej w literaturze naukowej, że być może ilość tego stosowania kremów z filtrem latem wpływa na to, jaki mamy nastrój zimą, ponieważ nie rozładowujemy tego pomc podczas właśnie tych miesiąców letnich, tak, kiedy wystawiamy się na słońce. Ten pomc powinien być rozładowany, powinien być alfa MSH powinna być wytwarzana. Jeżeli ciągle smarujemy się kremem z filtrem, to nie mamy, te mechanizmy nie działają i być może wtedy zimą, jeżeli jest taka depresyjna pogoda, nie ma w ogóle światła, jeszcze robimy to, co nam eksperci radzą, czyli jeszcze jak zimą się stosujemy kremy z filtrem, to moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, że to może przyczyniać się do depresji, a na pewno jeżeli chodzi o pogorszony nastrój. Ten temat słońca jest w ogóle bardzo ciekawy, bo mnie to zaczęło frapować i tak mocno zastanawiać, ponieważ ja bardzo lubię w kontekście zdrowia człowieka patrzeć na ewolucję, nie? Na to, jak życie na tej planecie się rozwijało, jak też Homo sapiens się rozwijał, jak sobie żył. No i jakby po wielkim wybuchu Słońce pojawiło się przed Ziemią i życie na Ziemi pojawiło się tam bodajże 1 miliard lat, 1 miliard po tym, jak już Ziemia sobie istniała, czyli 3,7 miliarda lat temu. I teraz od pojawienia się pierwszego życia na Ziemi, tutaj zawsze było Słońce i prawdopodobnie zresztą tak eksperci mówią, że dlatego na planecie Ziemia jest życie, a na wielu innych planetach nie ma, bo tutaj odległość Słońca od Ziemi jest optymalna, jest po prostu idealna, stwarza idealne warunki do tego, żeby rozwijało się życie. I przez 3,7 miliarda lat to Słońce wpływało na to, jakby było w ogóle warunkiem rozwijania się tego życia, ewoluowania jego, gdzie wiemy, jak chociażby zegary biologiczne w naszym ciele, prawda, hormony wydzielają się pod wpływem tego Słońca, jakby są uwarunkowane w dużej mierze tym Słońcem. Więc 3,7 miliarda lat ewolucji pod Słońcem, gdzie to Słońce było bardzo ważnym czynnikiem, prawdopodobnie kluczowym. I nagle w XXI wieku Homo sapiens dochodzi do wniosku, że ten czynnik, który był, wiesz, ludzie bóstwo przypisywali Słońcu i słusznie poniekąd w przeszłości gdzieś tam w Egipcie, bo można po tych właściwościach zdrowotnych, o których powiedziałeś, to przypisywać. Nagle w XXI wieku Bill Gates wymyśla, że będzie wysyłał chmury blokujące UV, bo Słońce nam szkodzi, trzeba je zniszczyć, nie? I to brzmi jak absurd. Jeszcze tylko drugą myślą się podzielę. Kiedyś trafiłem na artykuł, który pokazywał, że poza człowiekiem są jeszcze dwa gatunki zwierząt, które coraz częściej są diagnozowane z nowotworami skóry. Nie wiem, czy zgadniesz, jakie to są zwierzęta. Psy i koty. Dokładnie. Ja się zacząłem zastanawiać, na ile to, że żyjemy dzisiaj wewnątrz cały czas, czyli nie eksponujemy się na to czerwone światło, podczerwone, o którym mówiłeś, zanim padnie UV, wpływa na to, że właśnie dzieje się to, co się dzisiaj dzieje. Tak, właśnie światło niebieskie, sztuczne światło niebieskie również rozwala nasz rytm dobowy. Zmniejsza wydzielanie melatoniny, która ma nas regenerować. No i jeżeli siedzimy ciągle w zamkniętym pomieszczeniu wewnątrz przy oświetleniu LED-owym, to oświetlenie LED-owe nie ma w ogóle podczerwieni, no bo przecież Unia Europejska dla naszego zdrowia zakazała stosowania chociażby tych starodawnych żarówek. I one były super pod tym kątem, że one emitowały bardzo dużo podczerwieni. Więc siedząc w zamkniętym pomieszczeniu w domowym zaciszu, my jeszcze mieliśmy ekspozycję na podczerwień dzięki tym starym żarówkom żarowym. Teraz po tej właśnie nowelizacji ustaw, gdzie normalnie w sklepach nie można sprzedawać żarówek żarowych, to my nie mamy w ogóle możliwości, normalny człowiek nie ma żadnej ekspozycji na podczerwień, no bo okej, jest lato, jeszcze więcej czasu spędzamy na zewnątrz, tak? Ale zimą to przecież nasza aktywność na zewnątrz jest praktycznie zerowa, tak? To jest, nie wiem, 5%, 10% całego dnia. Większość dnia spędzamy wewnątrz i co? Przy telewizorku, tak? Przy Netflixie, przy komputerze, przy telefonie. Często jeszcze w samym łóżku scrollujemy Instagram, idziemy spać. No to jak to ma być zdrowe? Sebastian, jeszcze na koniec Cię chciałem pociągnąć trochę za język w kontekście tych okularów przeciwsłonecznych. Z tego względu, że tutaj mówiliśmy o tych okularach w kontekście ich wpływu na zdrowie skóry poniekąd, a czy nie jest tak, że okulary przeciwsłoneczne chronią nas przed uszkodzeniem wzroku? No bo tutaj jednym aspektem, który się mówi, to jest wpływ tego światła na skórę i na teoretycznie na, prawda, niszczenie zdrowia tej skóry,
ale też pojawiają się informacje odnośnie tego, że światło słoneczne, UV szczególnie, może uszkadzać nasze oczy. I czy tutaj noszenie okularów przeciwsłonecznych nie jest rozwiązaniem i ratunkiem dla naszego wzroku? Nie, UV nie powoduje uszkodzenia wzroku, powoduje to światło niebieskie, sztuczne światło niebieskie, poprzez mechanizm zwany aberracją chromatyczną. Światło UV jest potrzebne naszym oczom do tego, żeby właśnie chociażby wytwarzać aromatyczne aminokwasy. I no, gdyby tak nie było, no to inaczej powiem, Mateusz. Z innej strony odpowiem na to pytanie. Był taki badacz, który się nazywał Gerwich, i on przeprowadzał eksperymenty na cebuli. Jedną cebulę zamknął w szklanym, znaczy generalnie te cebule zamknął w dwóch szklanych słoikach, nazwijmy to, tylko jeden słoik był wykonany z kwarcu, a drugi normalnie z krzemu, czyli z tego materiału, z którego dzisiaj mamy wykonane szyby w oknach, szkła okularów, soczewki do oczach, tak? I tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że krzem blokuje UV całkowicie i między 40 a 60% światła czerwonego i podczerwonego. Kwarc przepuszcza wszystko, nie? No i co się okazało? Gerwich badał mitozę, czyli powstawanie nowych komórek, tak, tej cebuli, i okazało się, że ta cebula, która była w kwarcowym słoiku, który przepuszcza 100% światła, tak, również to szkodliwe UV, tam pięknie dochodziło do mitozy, a w tej drugiej cebuli nie. I stąd się wzięła właśnie teoria, że światło UV być może jakoś sprawia, że nasz organizm, życie w naszym organizmie się bardziej rozwija. I potem na przestrzeni lat badacze odkryli między innymi to, że nasze komórki porozumiewają się właśnie poprzez coś takiego jak biofotony. Nasz organizm wewnętrznie wytwarza UV i dzięki temu nasze komórki są w stanie się porozumiewać ze sobą. Kolejna kwestia bardzo ciekawa, to w naszym mózgu mamy melaninę, czyli właśnie substancję, która absorbuje UV. Dlaczego? Przecież badacze i eksperci mówią, że UV nie jest w stanie głęboko penetrować skóry, a już na pewno nie jest w stanie tak głęboko penetrować skóry, żeby dotrzeć do mózgu. Kolejną rzeczą bardzo ciekawą jest to, że teoretycznie UVC nie dochodzi do naszej planety, tak? No bo atmosfera zatrzymuje UVC. To dlaczego zatem, jakbyś zobaczył sobie wykres absorpcji światła, czyli jakie długości światła pochłaniają na przykład aromatyczne aminokwasy, takie jak tryptofan, histydyna, fenoalanina i tak dalej, to dlaczego w największym stopniu one pochłaniają UVC, skoro one nie dochodzi w ogóle do Ziemi? Okazuje się, że my wewnętrznie wytwarzamy UVC. I to jest też bardzo ciekawa sprawa, dlatego ja tego totalnie nie kupuję, że UV jest szkodliwe, skoro tak jak właśnie przytoczyłeś tą logiczną historię o Słońcu, tak, że najpierw było Słońce, potem była Ziemia. Jeszcze w ogóle Słońce jest gwiazdą typu G i tak się dziwnie składa według właśnie, według historii o Ziemi, że życie na Ziemi ewoluowało i najbardziej się zaczęło rozwijać wtedy, kiedy Słońce zaczęło najwięcej UV emitować. Też dziwny zbieg okoliczności. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, to, że nasz organizm się, powiedzmy, komórki się porozumiewają poprzez UV, no to ja tego totalnie nie kupuję, że UV jest szkodliwe. Moim zdaniem będzie to udowodnione na przestrzeni najbliższych lat jednoznacznie, że to styl życia w obecnych czasach, dieta zachodnia, bogata w oleje z nasion, noszenie okularów przeciwsłonecznych i rozregulowany rytm dobowy oraz chroniczna ekspozycja na sztuczne światło niebieskie jest powodem nowotworów wszelkiego typu i właśnie tych nowoczesnych chorób zdrowotnych. Powiem Ci, że jesteś optymistą, mówiąc, że coś będzie jednoznacznie udowodnione, biorąc pod uwagę, co my dzisiaj już wiemy o tym, kto i jak udowadnia w badaniach naukowych i kto ma potem kasę, żeby które badania promować. Może tak to powiem. Tak, właśnie to jest kolejna ciekawa kwestia, no bo przecież wiesz, żeby opublikować artykuł w czasopiśmie albo
zrobić jakiś felieton albo, nie wiem, wystąpić w roli eksperta w śniadaniówce w telewizji, to to wszystko kosztuje, nie? I ja się ostatnio zastanawiałem, bo przecież słońce jest za darmo. To w czyim interesie jest reklamowanie pozytywnych benefitów słońca w mediach? Kto z tego tytułu odniesie benefity? No nikt. A kto odniesie benefity z reklamowania tego, że krem z filtrem jest super i powinniśmy go aplikować co 2 godziny nawet zimą? Kto dostanie korzyści z tego, że są reklamowane okulary przeciwsłoneczne, które powinny też być noszone cały czas? No Mateusz, to... Tak. Więc no po prostu, jeżeli ktoś myśli racjonalnie i łączy kropki, to widać to gołym okiem, że tutaj coś jest grubo nie tak. No, moglibyśmy cały podcast zrobić odnośnie evidence-based medicine, która nie istnieje, bo w momencie, w którym ja się dowiedziałem jakiś czas temu, że za to, żeby badania, jakby nie tylko problemem jest to, że badania dużo kosztują, że dostanie grantu na badania, które są poniekąd trochę sprzeczne albo odbiegają od ogólnie przyjętych teorii, to ciężko jest dostać taki grant, jest to praktycznie możliwe, to później jeszcze za publikację takiego badania w szanowanym jakimś dzienniku trzeba gruby hajs zapłacić. A potem okazuje się, że w tych, jeżeli badania nawet są opublikowane w mniej znanych czasopismach, no to się nie liczą, bo się liczą tylko znane czasopisma, no i mamy piękną maszynkę, która sprawia, że ma być tylko jedna słuszna narracja. No więc myślę, że super to podsumowałeś, jeżeli chodzi o badania naukowe. Teraz się mówi, że powinniśmy wierzyć badaniom naukowym, powinniśmy wierzyć ekspertom, ale jeżeli właśnie widzimy, jak to jest skonstruowane, jak ten system jest stworzony, gdzie badacz, który chce przebadać jakąś innowacyjną teorię, która nie jest dobrze opisana w literaturze, nie dostanie grantu, no to o czym my tu mówimy, tak? A kto będzie badał pozytywny wpływ słońca? Przecież z tego nie ma kasy, tak? No to raczej się bada, raczej firmy wykładają kasę, żeby badacze zbadali coś związanego z ich produktem. No tak ten świat jest skonstruowany po prostu. Tak, okej. Okay. Sebastian, dzięki wielkie za dzisiaj. Wyszła nam naprawdę ciekawa rozmowa. Będziemy ją poniekąd kontynuować na konferencji Zdrowie bez cenzury, prawda? Tak jest, ja już się nie mogę doczekać. Będę miał wykład na temat wpływu światła na zdrowie. Jeszcze nie zdradzam dokładnego tytułu wykładu, ale będzie bardzo, bardzo ciekawy, będzie bardzo nietypowy, więc myślę, że ludzie będą mega zadowoleni. Tak, moi drodzy, konferencja z 28 października w Warszawie. Zostało 50 biletów stacjonarnych, 250 jest już wykupionych, więc pewnie niedługo już ich nie będzie. Jeżeli byście chcieli być z nami, to zapraszam. Będzie m.in. profesor Grażyna Cichosz, Iwona Wierzbicka czy Olga Grech, także towarzystwo zacne, jak widzicie. Można też wykupić dostęp online, także zachęcam. Tak, bardzo polecam wykupić dostęp online, bo myślę, że te bilety za niedługo się rozejdą, a wtedy wykupując dostęp online macie też opcję dostania nagrań wykładów, więc cała ta wiedza zostanie z wami na lata. Dobra, Sebastian, dzięki wielkie za dzisiaj. Pewnie jeszcze się słyszymy w przyszłości na kanale w kolejnych ciekawych tematach, także trzymaj się i walcz dalej o tematy związane ze światłem. Dzięki wielkie, Mateusz, za rozmowę. Zapraszam na mojego Instagrama, jeżeli kogoś interesują tematy związane z wpływem światła, czy to sztucznego, czy naturalnego na zdrowie. Jeszcze raz dzięki za rozmowę i do usłyszenia. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Zostaw też komentarz. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania do materiału, śmiało napisz w komentarzach. Postaram się zaciągnąć tutaj Sebastiana, żeby na niektóre albo na wszystkie z tych komentarzy i pytań odpowiedział. Zasubskrybuj też kanał, bo dzięki temu jesteś na bieżąco i dostajesz informacje o nowych materiałach, które się tutaj pojawiają, a pojawiają się tutaj regularnie co tydzień, więc szkoda cokolwiek przegapić, bo jest tutaj masa bezpłatnej edukacji. W opisie tego filmu znajdziesz też linki m.in. do profili Sebastiana na social mediach, gdzie możesz znaleźć więcej informacji na temat wpływu światła na nasze zdrowie, ale też do KetoCentrum, gdzie możesz poczytać o wpływie żywienia przede wszystkim na nasze zdrowie. To tyle. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymaj się, cześć!